Witam serdecznie. Jak widać, zaczynam od nowa. To dlatego, że udało mi się w jakiś sposób nie zapisać tego, co zrobiłem do tej pory. Tak, no cóż. Zdarza się i bywa. Na razie sobie zatrzymamy, rozdzielimy ludziska. Ale zanim co do czego. To słów kilka o tym, co teraz będę czytał. Obecnie, no. Troszeczkę niezgodnie z prośbą, ale postanowiłem, że troszeczkę bardziej będzie na wesoło tym razem. Więc domy. Więc skoro już jestem przy Bułyczowie, to wielki guslar. W związku z tym. Ludzie jak ludzie, nie dlatego, że jakoś specjalnie wybierałem, ale po prostu no, był pierwszy z brzegu. Przyznam się bez bicia. Był pierwszy z brzegu, jaki mi wpadł w ręce, więc. A myślę, że pozycja jest niezła, więc myślę, że nie będzie z tym problemu, czy warto, czy nie warto. Ile mam tych domów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ludzi 100, czyli potrzebuję. 10? Teraz co potrzebujemy na pewno? Warsztat. Warsztat. Technologia. Warsztat. Może gdzieś tu bliżej. Tak jest. Zaraz skończy mi się drewno. Jedzenie. Jedzenie. Żywność. Chata. Myśliwych. Cyk. Kuchnia. Tak, ludziska od razu budują, ale żeby nie było, nie mam drogi. I to już ten wielki guslar będzie za chwilę. Tak. Węgiel mamy. Czy oni budują, czy nie budują? A, czyli tak, jak się wejdzie w tryb budowy, to się zatrzymuje? Nie. Dziwne. Dobrze, 45. A mamy niezatrudnionych. Ale za chwilę będą nam potrzebni do chaty myśliwych. Których to chat myśliwych myślę, że można by zbudować jeszcze jedną.
No cóż. A, no i można iść zatrudniać inżynierów. Proszę bardzo. Badania. Żywność, zdrowie, sprzęt myśliwski, tak? Startujemy ze sprzętem myśliwskim oraz budujemy jeszcze jedną chatę. Chatę. Nie budujemy jeszcze jednej chaty, bo nie mamy drewna. Dobrze, 45 i jeszcze dwa domy budujemy, więc tak, po 10 ludzi mieści się w jednym zbiorze namiotów, bo to jest niby namiot, ale wygląda mi to na grupę namiotów. Okej. Dobrze. Budujemy. Myślę, że zbuduję jednak jeszcze jedną chatę. I przydałoby się prawo o zupie. Wiem, że z początku im się to nie spodoba, ale trudno. No i nikomu się nie spodoba, że jest zimno. Sorry za krzyczeniem. Myślę, że postawimy sobie tu również tartak. Zamiast zbierania drewna postawimy tartak, ponieważ mamy spore zasoby. Drewna, barak zbieraczy, tartak. Proszę bardzo. No nie, no najlepiej by było, żeby sięgał. Dobra. I droga. O, za mało drewnu. No to szybciej zbierajcie drewno, potem będzie tartak to robiła. Dlaczego? Dlaczego to wszystko stanęło? A, bo w czasie budowania ulic staje, rozumiem. Czy nie rozumiem? Nie lubię zbyt szybko. Tak. Dobrze, przerobili mi całe jedzenie na porcje żywnościowe, a nie wprowadziłem prawa o zupie, byłoby ich dwa razy więcej. Ajajajajaj, no nie szkodzi. Co to? Brak dachu nad głową. Zapewnię schronienie, zapewnię wszystkim schronienie. I teraz tak, tu trzeba by zbudować drogę. Dobra, i po drewnie, które miałem. No nic, trudno się mówi. Sterta stali, skrzynie z drewnem. Dobra, na razie tu nie będziemy ich potrzebowali. Tu damy ich tu.
Bo teraz jest noc i oni teraz właśnie pracują i zbierają żywność. Czy oni tu w międzyczasie budują drogę? I idą wybudować tartak. No, bardzo fajnie. Dobrze, nie wiem, co robiłem nie tak. Czy to się robi w ten sposób, że naciskam, zapisz grę. Nowy zapis. Nie. A, nowy zapis. Zapisz. Zmieniam sobie nazwę. Zapiszuję. I mam nadzieję, że tym razem już jest zapisane, czy ci ludzie idą budować. Ciekaw jestem. Byłem. Jeszcze. Czy może mogę postawić jakiś domek? Namiocik? Namiocik? Nie. 10 drewna potrzeba. Czemu ci ludzie gdzieś tu chodzą? Ja nie wiem. Nudzi wam się, czy co? Tak, czyli jak rozumiem, na trzeci dzień. A co to? A, menu. Dobra. Na trzeci dzień nastąpi spadek temperatury. Tak. Efekty obszarowe. A rozumiem, rozumiem. Domyślałem się tego. Tu będą robić sami inżynierowie. Dziesięciu inżynierów. Czy postawić jeszcze jeden warsztat? Nie, na razie niczego nie postawię, bo nie mam drewna. Czy można gdzieś to wyłączyć? Dwa tysiące trzysta drewna. No to na jakiś czas wystarczy. Dobra, przyjmijmy, że czas wolny niech leci szybciej. Czy automatycznie zwolni, jak wstaną? Tak. Rozwiązanie zaczerpnięte z Simsów, tak? Że jak śpią. A no to. A, jeszcze nie przyszli do pracy. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tempem znoszenia drewna. 21 przez noc przynieśli. A, no nie jest to za dużo. O, trudno. Trzeba by się przyjrzeć stanowi poziomu węgla. Zdaje się, że póki co. No nie ma potrzeby paniki.
No, to zupełnie niezłe tempo ma ten tartak. A to nie. Osiem drewien na godzinę. No dobra. W zamian za to zbudujemy im domy, bo obiecałem. To na razie jeden. No przydałaby się też przychodnia. I no jednak będę potrzebował cieplarnię. Bo troszkę martwi mnie brak żywności. Dlaczego tu? Aha, bo nie ma, nie ma żyw. Okej. No to teraz nowe badania. Cóż tu możemy wymyślić? Grzejniki na razie sobie. Uuu, 50 drewna potrzebuję do tego. Przydałoby się jakieś prawo ustalić. Praca dzieci. Dzieci powinny się uczyć, ale skoro nie mają szkoły, to może lepiej niech pracują, żeby nie umarły. No, choćby z zimna, ponieważ potrzebuję jeszcze dwa namioty. Czyli mamy namioty dla wszystkich, zdrowie, przychodnia, brak drewna. Do wszystkiego na razie rozkłada nas drewno. Za chwilę będą nas rozkładały inne. O. No to. Aha, czyli oni sami wracają. Do kręgu bezrobotnych, proszę, tu jest kolejna stal do zebrania. Tu przyślemy dzieci. A, nie mam już dzieci. Dobra. 100 dzieci. Aha, wszystkie dzieci poszły tu do tej jednej sterty drewna? No dobrze, no dobrze. Dobrze. To co tu ma, możemy wysłać i pozostałych inżynierów? Nie, bo potrzebuję zbudować lecznicę, bo będą chorowali. Brak drogi. Dobra, zaraz zrobimy drogę. Nie! Dobrze. Już wiem, jak odwołać. Jakimiś dziwnymi prawami się kieruje to coś. Raz się zatrzymuje na czas budowy drogi, drugi raz się nie zatrzymuje na budowę drogi. A, no, halo, halo. No co jest? Aha, nie ma drewna, dobra. 39, no jeszcze trochę. A tu co mamy?
No ja się cieszę, że spełniono. Czemu mnie straszycie od razu? No nie będzie tu sam siedział. No i w międzyczasie możemy deski kreślarskie wymyślić. Ciekawiło mnie jeszcze, czym jest tryb fotograficzny. Zapisz grę. Nie. A, tu, dobrze. Zapisz, nadpisać, tak. Tryb fotograficzny. No, troszkę działa tak troszeczkę jakby. Hej, wracaj. Logo Frostpunk. Proszę bardzo. Winieta. Co to jest winieta? Aha, tak, takie coś. No, zrobimy zdjęcie, a czemu nie? Trochę mało widać rdzeń. U! Raz reaguje bardzo wolno, drugi raz bardzo szybko. Niestety kąt zmienia się jedynie z powiększeniem. Dobra, zrobimy zdjęcie. Nie będziemy się... Dobrze, teraz myśliwi idą na łowy. Mam nadzieję, że zanim to się stanie kłopotem. Dobrze, był jeden chory, już idzie się leczyć. A za chwilę się zrobi zimno. Dobrze. To co teraz budujemy? Myślę, że balon, ponieważ troszkę jakby zaczyna brakować nam ludzi. A, technologia. Balon. Nie mamy balona. Balon. Miejsca publiczne. Co możemy zrobić? Co ona w ogóle robi, ta latarnia? Dobrze, technologia. Zasoby. A na razie miejsca na zasoby raczej mi nie brakuje. Aha, czyli bo chciałem cieplarnię zrobić. Okej. Żywność, cieplarnia, tak, cieplarnia jest potrzebna. Wtedy no, zrezygnuję z chat myśliwych, ponieważ one są bardzo mało wydajne, naprawdę. No ale... Ale jak to? Nie rozumiem.
Okej. Chwilowo. Ale jak to się mogło stać? Przecież wydawało mi się, że przydzieliłem ludzi. Czyli 20 żywności dziennie produkują. To razem 40. No, przydałoby się prawo o zupie. I nie pomyślałem o tym, ale trudno. No, dzieci były mi bardziej potrzebne. Stali na razie nie potrzebuję za bardzo, więc chyba mogę z kup stali zrezygnować, o ile w ogóle. O ile w ogóle. 100 z węgla, 100 z węgla, 100 z węgla. Ale czemu? Aha, stal. No, nie potrzebuję aż tylu. Tych przydzielimy gdzie indziej. Na razie myślę, że drewno jest bardziej palące. Dobra, przyspieszamy. Oni w międzyczasie pożerają żywność. Co zrobiło brzding brzding? Przeżycie. A jak idzie na. Idzie nam całkiem nieźle. Ja też myślę, że całkiem nieźle nam idzie. W końcu wybrałem łatwy tryb. No niezadowolenie na razie zerowe. Nadzieja. Jedno kontrowersyjne prawo. Ono nie jest kontrowersyjne. Gdybym miał opcję zbudowania szkół i w sensownym czasie z tych dzieci zrobiliby się inżynierowie, to może. Aja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 j, no nie jest dobrze, aczkolwiek wszyscy mają. Wszyscy mają jakie takie. Jakie takie schronienie? Co jest nam potrzebne? No, żeby szybciej może inżynierów jednak. Ta technologia, trochę powoli. Kurczę, czy mogę zbudować kolejny warsztat? Mogę, ale też przydałby się balon. A starczy na jedno i drugie? Tak. Zimny warsztat? Nie. A, w warsztacie jest ciepło. Okej. Na razie nie przyspieszę niczego, bo trzeba by go zbudować. A niezatrudnionych pracowników nie posiadam chwilowo. No nic, zbudujemy balon, potrzebować będziemy ludzi znowu, żeby wysłać zwiadowców. Nie widziałem w żadnym, zagrajmy, w, żeby zwiadowcy ginęli, więc ha. Z drugiej strony, zanim ściągnę więcej pracowników,
Może trzeba by pomyśleć nad tym, czy nie byłoby głupio mieć na ten czas już jakąś żywność. A cóż, zobaczymy. Skrzynie z drewnem. One raczej wyglądają na skrzynie z drewna. Czyli może idźcie przynieść trochę węgla. Nie, no to byłoby głupie ganić. No ja wiem. No jest nie było nieostrożne, ale to się zdarza. No nie powiem, nie powiem. Sam miewałem wypadki związane z pracą. Tak to niestety czasem jest. Funkcjonuje kuchnia, nie ma surowej żywności. A trudno, trudno. Musimy poczekać, aż będziemy mogli wymyślić cieplarnię. Okej. Cieplarnia. To może za ten czas postawimy coś, co będzie kopać nam węgiel. Młot węglowy. Nie stać nas na rdzeń. No halo, czemu? Kopalnię. Okej, no chciałbym zbudować kopalnię. Ajajaj, kopalnia potrzebuje rdzenia. Trudno, zużyjemy rdzeń. Zużyjemy też rdzeń na cieplarnię. No, są to rzeczy podstawowe. Ciepło, żeby mi nie zamarzli, jedzenie, żeby mi nie umarli z głodu. Natomiast pozostałe no, są troszkę mniej istotne. Co oni tu budują? Przepraszam bardzo. A, balon. Okej. Rozumiem. Szkoda, że nasi naukowcy nie będą w stanie wymyślić rdzeni, a może będą, nie wiem, nigdy nie widziałem. Do takiego etapu nie doszedłem w oglądaniu. Zmiany pogody. No to wiem. Jak być może widzieliście, już tu zaglądałem. Odcinki niewykluczone, że będą dwa z tego. No nie wiem. Wietrzne pole, skalisty cypel, zaspa śnieżna, zniszczony magazyn. Ruszajcie. O, bazę terenową. No dobrze, to muszę ją chyba wymyślić najpierw.
No to nieprzyjemne miejsce. Ja jestem człowiekiem ciepłolubnym i w związku z tym, jak widzę takie miejsca, nawet kiedy za oknem stopni prawie 30, to... Ale w plusie, u mnie w plusie. Naukowcy! Orzesz! Gdzie są moi naukowcy? Inżynierowie. Dobrze, tu jesteście potrzebni mniej. O, dzieci bezrobotne. No dobra, 9 bezrobotnych. Ale będą potrzebni nam do kopalni. No dzieci do kopalni chyba nie wyślę. Zbiorę skąd inąd. Dobra, ale myślę, że teraz już posunęliśmy się troszeczkę dalej niż poprzednio. Ponownie zapisuję stan gry, tym razem może zapisuję skutecznie. Zapisz. Piaskownica. Zapisz, nadpisać. Tak. No nic. To na razie wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do słuchania kolejnego audiobooka. Tym razem Ludzie jak ludzie, Kira Bułyczowa. A tutaj w tym filmie to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.